O dziwo zauważyłem, że te wszystkie L9-owe, że tak powiem, hype'owane osoby stricte poszły w YouTube'a albo pod totalne otepekowanie postaci. Na przykład Złak był bardzo często popularnym kseratem, że wszyscy go uznawali jako skryptera i tak dalej, a teraz ta postać nie gra totalnie tym kseratem. Nawet jak kanały się jego tak nazywają. Dzięki serdeczne za donajcika, paluszki, pozdrawiam cię cieplutko. No Ramus z Ghostem plus Predatorem, no może mieć istotne znaczenie, bo to jest stricte prędkościowa, więc przeciwnik nawet nie ogarnie, jak ty w niego wskoczysz. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że też nie jest to praktyczne, bo jeżeli grasz Aftershocka plus jakieś tam triumfy na pobocznych kwestiach, no to z automatu twoja postać jest 3 razy bardziej tankowata, a co za tym idzie, zadaje równie dobrze duże obrażenia. Ghost ci wystarcza, bo masz pancerz umrzyka, Force of Nature, jesteś tak super szybki, że nie jesteś w stanie nawet sam ogarniać, gdzie się znajdujesz, bo tak szybko po prostu pędzisz. I przeciwnicy tak samo nie ogarną, jednocześnie twoja postać jest bardzo mocno tankowata. Więc w skrócie mogę powiedzieć, że to jest faktycznie zastosowanie dobre do For Fun, natomiast no myślę, że lepsze byłoby jednak zagranie Aftershocka. A jeżeli ktoś przybył teraz na transmisję, to testujemy sobie Apę Nunersa na rankę dziku z polskim talonem na topie. No i spróbujemy dzisiaj się tak złożyć pod full AP zestawienie połączone z Rocket Beltem, Shadow Flame'em, nie wiem, Magi'ką. I spróbujemy zrobić teraz jak najwięcej dżungli, jak się tylko da, żeby następnie pójść z alei na aleję, każdego gankować po kolei. Pytanie, Lissi nadal jest w mecie? Jak najbardziej. Teraz coraz więcej ludzi stosuje fighterów, którzy głównie grają Black Cleavera, ponieważ tą metę tankowatości, tak zwanego patcha durability, trzeba jakoś kontrować. Dlatego coraz więcej ludzi stosuje takiego Jarvana, którego też mogliście użyć na kanale. Po drugie też Pantheon teraz ma istotne znaczenie, bo też jest takim AD Bruiserem. No i po raz kolejny Lee Sin teraz powraca coraz częściej i coraz szybciej, bo też tego Black Cleavera może stosować. Mi się wydaje, że Skarner jest strasznie OP w tym patchu, ze względu na to, że on pasuje względem tankowatości, bo ta postać posiada bardzo mało obrażeń. No jeżeli tam składacie Divina czy coś, to się jeszcze mogę zgodzić. Ale przyszłościowo ta postać dobrze się skaluje, a jak jest tankowata, to nikt jej nie zabija. Bot. 2 złote. A co ty masz do mnie, jaki youtuber, taki bot, luju, xd. Dzięki za donate'a, bot. A co uważasz o Olafie? Właśnie, jak wygląda teraz ta strategia pod tego Olafa podkryta? Serio, wygląda to tak, jak kiedyś na topie nagrywałem, czyli Essence River i do przodu? Czy ten Immortal ma istotne znaczenia w tym buildzie? Glakshana nie ma. No, schodzi. No, warto. Czekaj, dobra. Nie idę ci pomóc. No, ja go mogę... No niby w niego obrócić, no ja za dużo nie zrobię, masz tak. A, dobra, spalił flesza jak coś. Ojojoj. Dobra. Dobra, asystę chociaż zgarnę. Nie ma co narzekać. U mnie w diamencie to śmiga cały czas, a niektórzy jak widzą w lobby, to wychodzą. Oczywiście nie gram cały czas, tylko od matchupu zależy. A jak grasz tego Olafa? Grasz go na dżungli, czy grasz go na topie? Bo mi się wydaje, że taki Olaf ma bardziej istotne znaczenie na górnej alei niż jeżeli w dżungli. Ale też tam jest stosowany. PALUSZK i 6989. Jezu, ile tych donate'ów dzisiaj? 1 zł 11 grosz. Większość gier polega na tym, że gra toczy się dobrze, dopóki nie przyjdzie dwóch maciusiów lat 10 na bocie, robią 0-12, przegrana i koniec. Super Tess się gra topornikiem ze względu na jego niezbilansowane lecznie z pasywki oraz z R. No to prawda, akurat jego, można by powiedzieć, strategia odnośnie tego wiecznie skalującego się ulta ciągłego resetowania jest naprawdę niezbalansowana. Najgorsze uczucie dla takiego Nunersa jest to, że możesz wjechać za pomocą swojej śniegawy, widzisz ludzi na Dark Harvestie, ale ostatecznie nie możesz użyć tego Dark Harvesta, if you know what I mean. Wow. Pomóż tu, Ezio. Ezio, pomóż tu. Dobra, tego Mordekaisera to powinniśmy zabić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kozak. Blajbli. Jazda. 1 złoty. Ratunku. Pomagijcie. Ale easy. Jak można grać w Ligę Legend po polsku? To jest dokładnie plus 1. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na przykład nie ogarniacie gry,
nie wiem, przyszłościowo gracie na przykład na serwerze istowskim i macie tutaj nie tylko i wyłącznie Polaków, ale również i innych Anglików. Jeżeli nawet się pytacie na czacie to składać, to takie osoby z reguły mówią wam angielskie buildy, w sensie konkretnie angielskie nazwy. I z automatu będziecie wiedzieli to składać. Ja tak się uczyłem na tej podstawie, jak się buduje konkretne przedmioty. League of Legends nauczyła mnie więcej angielskiego niż sama z siebie szkoła. Bo w szkole to uczycie się jakichś takich losowych słówek w stylu zielony, niebieski, nie wiem, głód czy jakieś pragnienie. A w LoLu to uczycie się osłabienia, nawet jak ktoś was wyzrywa od śmietników, to potem wiecie, czym jest śmietnik. To było nie Blail Blay, tylko Bioblo 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 Bioblo. Ostatnio podsumowałem cały ten sezon z kolega i wyszło, że ja grający dwiema, trzema postaciami wyciągnąłem się trzy dywizje do przodu, a on grający postaciami tymi, którymi dawno nie grał, siedzi w ironię i mówi, że to wina drużyny. A to jest właśnie jedna wielka beka. I to się z tym akurat zgodzę, że kiedy grasz faktycznie takimi off-meta postaciami albo jakimiś wieloma, no to generalnie, no jest słaba ta dywizja, no nie bójmy się tego nazwać. Natomiast jeżeli grasz... Kurde, ja nawet nic nie mogę powiedzieć na własnej transmisji, bo ciągle donaty dostaję, nie? Oledę. Ja tylko liczę jeden siano złoty. Dzisiaj. Bioblo, 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 bioblo. Normalnie, patrzcie to. Bomba. Watch this. Tyk. Jedna wada tego Nunersa jest taka, że jeżeli nie one-shotujesz, to jesteś one-shotowany. A tak to nie ma co narzekać. Masz R-kę? Czemu flash? O kurde, ziomek. Co się stało? No, flasha miał. Myślę, że flash nie był potrzebny, ale no dobra, to jest moja opinia. Kurde, szkoda. Ale ty stałeś tu, kiedy on stał tu, no to na pewno miałeś zasięg. Tak mi się wydaje. No, ale wiesz, myślałem, że flashuję szybciej. Dobra, spoko. O, go? Jestem tu. Można. Wjeżdżam. Spoko. Wywrotka. Kozak. Dobra, nice. Apate, astrowate, bitrate, bogate, brodej, szukate, bufiet, kaset, cybate, cycate, czubate, dropiet, dzieciate, dziobejt, dziubejt, esowate, garbate, gate, zowate, hekate, igłowate, iłowate, kanciate, karate, kaset. To se ludzie to teraz cały w dosłownie alfabet będą mi wymieniać w tych donate'ach, nie? Oj kurde, umarłem chyba. Niestety, chociaż... żyję? What are you doing? Niestety, unlucky. 5 HP zostało. Przysięgam, ja dzisiaj już nie ogarnię. Nie mam kasy na koncie, to teraz SMS bom 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 bom. Nie wiem, jak to włączyć. Dawaj moda bom 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 bom. Takie donate'y to akurat idealnie udowadniają, że zasługujesz na tego, na moderatora. Ej, ten Nidak nawet spaliła heal'a i tak była złonshotowana, także beka. Tak, co do pewnego stopnia Ezreal, jak złoży 2-3 przedmioty, to będzie klikać. Ale jak na ten moment, no to trzeba jeszcze wyczekiwać na late'a, jak to się mówi. Lecimy sobie w popkę, bo czemu by nie. Popi nie posiada za dużo many, poza tym ona też nie posiada za dużo tank itemów. Jak z jednego combo praktycznie bijemy jej połowę zdrowia, to jest okej. Okay. Prawdopodobnie w ten gameplay złożymy sobie Rabadona, jak tak patrzę na dłuższą metę. Bo faktycznie teraz taka śniegawa to bije prawie że tysiaka samego po prostu użycia. Więc wydaje mi się, że to jest dobry spell, który można wykorzystać. Jezu. Nice. Jest w ogóle z tymi donate'ami. Jezus. Szanuję was bardzo mocno za kreatywność. Bo ja powiem szczerze, nie miałbym głowy do tego typu rzeczy i tego typu dotacji. Jedyną dotację, jaką pamiętam, która też zwróciła moją uwagę, to z waszą Arquela na streamie, to było jak pies orąbał Mikałę, to czy jestem prawiczkiem. I to pamiętam do dzisiaj, to faktycznie było chyba z 3-4 lata temu wysyłane. I serio, zwróciło to moją bardzo mocną uwagę. Złożymy sobie kolejne fragmenty naszego Rabadona. No ta gierka powoli zaczęła się układać od momentu, kiedy Ezreal wystakował swoją Muramanę.
I myślę, że teraz za każdym razem, kiedy będziemy inicjować tego Mordekaisera, to praktycznie możemy go one-shotować. Zobaczcie zresztą tak. Jedna śniegawa graniczy z tym, że bijemy z połowę zdrowia. Niestety tutaj widzę, że na Mordekaisera nie przeżyje. No ale jeżeli moja drużyna go dobije, to będzie ok. A Senna widzę, że bije coraz więcej, Ezreal się stakuje. Raczej ta gierka jest zwyciężona. What are you doing, step bro? Te donaty mnie przerażają teraz. PALUSZK i 6989. Co? Co? 1 zł. Proszę mnie nie powiązywać z tym panem poprzednio, ale dobry pomysł XDA. Nie złapię. Mordekaisera najpierw, co? No. Czemu Ezreala tu nie ma? Czemu Ezreal bije karmę? Halo? No zabił, ale no... Ja już nawet nie wiem, widzowie, co się dzieje na tym ekranie, nie? Ja tylko 10 liczę złotych. Pieniądze dzisiaj. Palusz... Prosto z pieca podciągnij już spodnie, już wyszedłem. To na streama zobacz po prostu. Ja, ja, już prawie, oj, wytrę w fiankę. Pan nie mogę ze śmiechu. What are you doing, nie wiem, co ci ludzie mają w bani. Wieśniak. 1 zł. Blil 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 Przestańcie, chociaż taki nikt nie mógł stawiać, proszę. Hehehehehehe, eksplodująca głowa, twarz z grymasem, zaniepokojona twarz oblana, potem twarz krzycząca ze strachu, twarz z rumieńkami, szalona twarz, Nie piszcie, please, takich rzeczy. Tak, myślałem po prostu. PALUSZK i 6989. 1 zł. Jaka jest różnica między dzieckiem a chlebem? Dziecko robi b.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 
Dinosaura, to ja raczej i tak tego nie odczuwam. Bo co, mamy Selasa, który dużo zrobi. Senna to już Senna, się tak napitowała. No, Ezreal tak samo. Kurde, żyć i umierać. O, action, siema. O, one shot. I... O, trafiłem. What are you doing, step bro? Jezu, jaki on jest wytrzymały. PALUSZK i 6989. Żyje, dobra. 1 złoty. Kocham SMS plus Nice try. Więc na tym Drake'u będziemy mogli być. Tylko z drugiej strony mamy go Nexus, to też trochę unlucky. Ghost odpalił. Ktoś by musiał zostać. Uwaga, uwaga. Dobra, jeżeli uda się... Cholera. Żeby on tylko nie dotarł do naszych carry i będzie okej. Senna jest jeszcze w stanie go poklikać w sumie. A, chyba że go karma zbuffuje. Nie no, powiem wam szczerze, że to już jest GGWP. Więcej nie da się zdziałać niestety w tym meczu, ale ten mecz był na tyle śmieszny, że go aż chyba wstawię. No bez kitu. Te dotacje były tak niesamowite, że aż nie wiem co mam powiedzieć. No w skrócie, no powiem tak. Early game był dobry, ale niestety Mordekaiser się nafidował na tym Selasiku, no i niestety przegraliśmy. Także przejdźmy do podsumowania tej pięknej gry. A i tak zrobiłem najwięcej damage'a w całej drużynce, nie? No grałeś AP, więc... No ale właśnie się dziwiłem, bo myślałem, że ten Ezreal to już mnie później wyprzedził. A tu niestety widzowie taka niespodzianka. Także dzięki za oglądanko i pozdrawiam cię prudko. I wpadajcie częściej na transmisję na żywo, bo... No bo sieją się tutaj dosłownie dymy. Jak zresztą widzicie, także trzymajcie się, yo yo.
Cześć.